Dzień dobry, witam was serdecznie na kanale Bike Test. W tym filmie będę robił mocny serwis roweru Full Gianta, który jest już za mną, przy użyciu tylko walizki zestawu narzędzi od Pro X'a. Mam tutaj zestaw narzędzi do serwisu całego roweru, więc sprawdzimy, do czego można wykorzystać te wszystkie narzędzia i mam nadzieję, że to mi wystarczy, żeby przerobić cały ten rower, bo jest w nim dużo do roboty. Praktycznie niedziałające hamulce, napęd do regulacji, różne są luzy, wykrzywione koła i na pewno coś się jeszcze znajdzie. Na rynku jest wiele takich walizek, ale ta jest chyba najpopularniejsza. Walizka z filmu będzie do wygrania. Napisz tylko w komentarzu, ile narzędzi trzymałem w tym filmie. Jak tak patrzę na ten zestaw, to faktycznie mogę dużo za pomocą niego zrobić. Mogę wyeliminować luz w kołach, mogę wykręcić korbę, mogę zdjąć suport, rozkuć lub skuć łańcuch i na przykład wycentrować koło. Także nie ma tutaj niektórych rzeczy, jak na przykład szczypiec i młotka, to musicie mieć swoje, ale wszystkie takie specyficzne narzędzia typowo dla rowerówki tutaj są, choć wiadomo, że amortyzatora każdego tym nie przeserwisujemy. A jeśli nie wiecie, do czego służy część z tych narzędzi, jak na przykład takie coś, to pokażę wam w tym filmie. Zawsze polecam wam przed naprawą jakiegokolwiek roweru najpierw go wyczyścić, bo po pierwsze będziecie widzieli wszystko, jak rower wygląda, czy są jakieś większe zadrapania, czy uszczerbki w rowerze. Po drugie, mniej sobie będziecie brudzili ręce w trakcie napraw. Myślę, że teraz możemy się zatrzymać na chwilę przy tym rowerze, bo nie wiem jak wam, ale jako całokształt mi się bardzo podoba. Nie wiem co to za model, ale może to odpowiednik współczesnego transa. Czasami mnie pytacie, czy można kupić tanio fajnego fulla. Temu dużo brakuje do bycia sprawnym, ale za 2000 pewnie taki wyhaczycie. Choć właściciel tego roweru poprosił tylko tak właściwie o wymianę hamulców, które nie działają, więc tutaj mam zestaw nowych, to zrobię mu dużo niespodzianek, ponieważ zajmę się tym rowerem kompletnie. Na przykład widać, że tutaj na zębatkach duże rdzy, więc rozbiorę całe korby. Zobaczycie jedno narzędzie takie ciekawe, które służy do zdejmowania blatów właśnie z korby, także lecimy. Na początek przyda się klucz do pedałów. Tym narzędziem odkręcicie też koła albo śrubę mocującą korby. Jak widać, pedały mocno się zapiekły, więc lepiej je odkręcić z ziemi. Do odkręcenia korb w zestawie jest imbus 8, specjalnie dłuższy i z gumową rączką. Do rozkręcenia korby przyda się tutaj tylko imbus 5, ale czasami zdarza się tak, że do korby trzeba użyć na przykład Torxa T30, który jest w zestawie, albo takie narzędzie, które służy tutaj do przytrzymania. Czasami jest właśnie śruba z takim otworkiem, z takim rowkiem i to właśnie się wtedy przydaje zamiast śrubokręta. Fajna opcja, bo w jednej takiej skrzynce mamy narzędzia do rozkręcenia aż 3 korb. Do zdrapywania centymetrowej warstwy brudu mamy 2 śrubokręty, 2 płaskie, w tym jeden można przekręcić i mamy też krzyżakowy. Nie ma tutaj potrzeby, żeby wykręcać suport, ale możecie to zrobić dzięki temu kluczowi. Wchodzi on całkiem precyzyjnie właśnie na to. Tak samo tego samego klucza używa się do wykręcania tarczy hamulcowej o mocowaniu center lock. Mamy też drugi ściągacz do korb. Tego ściągacza będziecie używali przeważnie w korbach na kwadrat, tylko musicie pamiętać, żeby zdjąć z niego ten grzybek, bo jak nie zdejmiecie tego, to po prostu rozwalicie gwint w korbie i nie zdejmiecie żadnej korby. Ta część wydaje się podchwytliwa na początek, bo tutaj trzeba wsadzić właśnie ten klucz do wykręcenia kasety. I to się wydaje podchwytliwe, ponieważ z początku wydawało mi się, że brakuje tutaj klucza, który mógłbym to zrobić, żeby po prostu tutaj wsadzić. Nie ma tutaj tak dużego klucza, ale do imbusa 8 jest dołączony taki jeszcze nasadka na kwadrat, który właśnie tu idealnie wchodzi i mogę to zrobić. W sumie sprytne rozwiązanie, no i faktycznie to pokazuje, jak w tej walizce dużo mieści się różnych praktycznych rzeczy. Hamulce będą wymieniane, ponieważ te są stare, przerdzewiałe, uszczelki puszczają i tak dalej. Klient zamówił sobie na zastępstwo marki Tektro. Są to jedne z tańszych hydraulików, ale różnica dla roweru będzie ogromna. pojawił się problem, bo przy zamawianiu tego hamulca klient nie zauważył, że tu jest zupełnie inne mocowanie. No i nie mogę przemocować w ogóle tego hamulca. Trzeba albo go zwrócić, albo po prostu zamówić jakiś nowy, a ten wykorzystać do innego roweru. Pamiętajcie o tym, że hamulce mają różne mocowania, albo poziome, albo pionowe. Dobra, może trochę przesadziłem. Tak naprawdę wystarczy tutaj adapter za parę złotych i zamontuje się hamulec bez problemu. Przed nim kolejna ośce jest luz i to się wyeliminuje kluczami do konusów, które są w zestawie. Tylko, kurczę, to czego brakuje w tym zestawie tak naprawdę, to jest 17. Można taki luz usunąć, ale przeważnie w 95% kół potrzebna jest 17. Tutaj mamy 13, 14, 15, 16. To zamiast 16 powinni dać jednak, no, 17. Także bez 17, która jest poza zestawem, jednak tego nie zrobimy. I tutaj jest taka właśnie mała wada tego zestawu, że brakuje tej 17. Tylnie koło, jak widać, metodą palcową nadaje się do lekkiego centrowania. W walizce jest klucz do nypli z 8 rozmiarami. Przy centrowaniu takim kluczem bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni rowek, czyli wielkość tego rowka. Najmniejszą tutaj mamy 15, więc zacznijcie od 15. Jeśli będzie za mała, to wtedy pójście na przykład w 14. Tutaj 15 jest taka nawet troszkę luźna, więc nie możecie też przykładać za dużo siły w to, bo możecie zniszczyć nyple, a potem bardzo ciężko w ogóle naprostować koło. No i spójrzcie oczywiście na tą oponę. Patrzcie, jaka jest poszarpana. Oczywiście te opony będą wymienione, ale nie w tym filmie. Do wymiany opon i dentek w walizce znajdziemy komplet 3 łyżek. Na koniec mam dla was rarytas, czyli nietypowo niedziałająca manetka przerzutki. Biegi nie wchodzą wyżej, ponieważ dźwignia w manetce nie wyłapuje zazębień. Czasami dzieje się tak, ponieważ wewnątrz manetki jest za dużo brudu zmieszanego ze smarem. Najprostszą metodą, jaką na to znam, jest wypłukanie syfu z manetki przy użyciu brake cleanera lub benzyny ekstrakcyjnej. Tutaj ewidentnie jest jakiś trudny przypadek, ale w końcu biegi zaczęły zaskakiwać i dzięki temu mamy do dyspozycji cały zakres kasety. No i tak w sumie przy użyciu tylko walizki za 250 zł i jednego klucza 17 zrobiłem dużo napraw tego roweru. Te naprawy obejmowałyby lekko 200 zł, a taka walizka wam starczy na wiele razy. Także na serio myślę, że taka walizka spokojnie wam wystarczy, jeśli chcecie zacząć uczyć się napraw rowerowych. Potem możecie dokupywać sobie jakieś lepsze klucze, które dłużej starczają. Takie jednak, jeśli od czasu do czasu tylko naprawiacie swój rower i macie jakieś skillsy, to spokojnie może wam starczyć. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać tą walizkę, to musicie spełnić właśnie ten warunek, czyli w komentarzu napisać, ile narzędzi trzymałem w ręce w tym filmie. Chodzi o każdy rodzaj, to nie chodzi o to, że jak jeden klucz trzymałem 3 razy, to chodzi po prostu, ile rodzajów kluczu czy narzędzi trzymałem w tym filmie.